Żeby stać się mężczyzną, to masz zbudować dom, spłodzić syna i posadzić drzewo. Drzewo. Z tych czasów, gdzie pochodzi ta historia z tym drzewem i mężczyzna, to wtedy jedyne drzewa, jakie tam znali i sadzali, co miało sens, to na tych terenach to były oliwki. Jak weźmiesz oliwkę i posadzisz, to ona rośnie, rośnie i zielenieje, owocuje i masz oliwkę. Tylko, że to trochę trwa. Jak masz dużo szczęścia, masz dużo szczęścia, jak masz dużo, to ta oliwka owocuje już po 40 latach od posadzenia. Wniosek? Rzadko kto, kto sadzi oliwkę, nie je owoców. Czemu? No bo nie żyje się tak długo. Bo jak już się dorobiłeś majątku i masz pieniądze na sad oliwny, to już jesteś dorosłym człowiekiem. I nie poczekasz tych 40 lat, żeby to dla siebie. To znaczy robisz coś, sadzisz ten sad nie dla siebie, a dla swoich dzieci albo ich wnuków. Tak. Albo prawnuków. I życie nabiera sensu, kiedy robisz coś nie tylko dla siebie. I możesz się stać mężczyzną. Dopiero wtedy, kiedy zaczniesz żyć nie tylko dla siebie, ale również dla następnych pokoleń. I aby stać się mężczyzną, nie da się żyć dla pieniędzy. Należy żyć dla przyszłości. Przy okazji, jak spotkasz się ze swoją dziewczyną, zapytaj się jej, co by chciała robić jutro. A zobaczysz uśmiech na twarzy, że jest ta przyszłość. Ale to przy okazji, no.